Dyskusja, która obecnie się przetacza, czy mieszkanie jest prawem, czy towarem, jest anachroniczna, jest już nieaktualna. Mieszkanie jest z jednej strony instrumentem inwestycyjnym, a z drugiej jest albo zaczyna być, a na pewno będzie abonamentem. Będzie abonamentem związanym z usługami. Będzie jak Spotify, będzie jak Netflix, będzie jak wynajmowanie samochodu czy hulajnogi na godzinę. Nikt już nie będzie chciał się wiązać na 30-40 lat kredytem hipotecznym. Przy tej dynamice zmian społecznych, przy tej dynamice demograficznej, przy migracji, przy tym, że miasta zaczną ze sobą konkurować na wysoką jakość życia, my będziemy się bardzo dynamicznie przemieszczać. W związku z tym będziemy kupować pakiet usług, a mieszkanie będzie przy okazji. Ja mam wrażenie, że zmiany, o których mówimy, zajdą w perspektywie najbliższych 5-10 lat. To jest wtedy, kiedy pokolenie, które zupełnie inaczej myśli, które ma inaczej sformatowaną głowę, które jest przede wszystkim dynamiczne z zasady, wejdzie na rynek jako główna masa krytyczna i ono tak naprawdę zdominuje trendy, zdominuje zachowania. Ono wymusi na rynku to, że mieszkanie stanie się przede wszystkim zestawem usług, z abonamentem, ze sprzątaniem. Te usługi będą pewnie spakietowane i te pakiety będą odpowiadały dzisiejszym, powiedzmy, klasom samochodów albo innym klasom, które stosujemy w języku marketingowym i od najprostszych, czyli będą zawierały, nie wiem, serwisy i sprzątanie, po bardziej zaawansowane, w których już będą usługi concierge albo będą wszelkie naprawy, będzie, nie wiem, zajęcie się dzieckiem czy zorganizowanie mu czasu wolnego. I to jakby ten pułap maksymalny nawet trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić, bo musielibyśmy antycypować potrzeby życia przyszłych pokoleń.